Dziękujemy, dziękujemy. Tak. Dominik, chodź tutaj. Dłużej tam dobra. Chodź tu Dominik, Andrzej, Dominik, chodźcie. No proszę, kto tam jest? Dominik, chodź tu. Dobra, idziemy. Słuchaj, my jedziemy z tym jutro do tej wali. Trzeba to wziąć i... Akcja, tak to nazwę, z rakietą zakończona powodzeniem. No myślę, że tak, udało się, mówię, dzięki determinacji wydobyć sam czubek wieży, czyli głowicę i elementy z przedziałem tuż przed, czyli cały układ sterowania prawdopodobnie. Oczywiście jest, to są tylko części. Mówię, mimo niesprzyjającej aury, problemów na początku, jak to zawsze z akcjami, ale udało się, mamy to na wierzchu i myślę, że to już jest w tym miejscu wszystko to, co mogliśmy wydostać, co ziemia kryła. Pomimo, że były problemy ze sprzętem, jak zawsze, napływ wody, duże pompy trzeba było tutaj posiłkować się pomocą kolegów z OSP z Żochowa i z Białego Boru. No mówię, dzięki opatrzności Bożej prawdopodobnie jest to na wierzchu i Bogu dziękować. Historia w tym momencie kreśli swoje koło, jest to miejsce dosyć mocno zaznaczone na mapie historii II wojny światowej, także no idzie w świat.